Was w dzisiejszym odcinku i właśnie wczoraj przyszła do mnie o taka paczuszka z Shein. Jak się już domyślacie, właśnie dzisiaj zrobię z niej haul, a także Wy lubicie oglądać moje haule z Shein, więc i tak musiałam dzisiaj, znaczy ostatnio i tak zamawiałam sobie rzeczy, bo potrzebowałam, a skoro Wy lubicie to oglądać, to po prostu Wam to nagram. No już otworzyłam, bo też nie byłam pewna, czy to jest na pewno ta paczka, ale zgadza się, więc zaczynamy. I zamówiłam tutaj różne akcesoria, także jakieś ciuchy, no i w ogóle, więc zaczniemy może od tego. A, jest to taka koszulka. Może sobie to zabiorę, żeby było trochę więcej miejsca. O, zostawimy sobie to. I będę tak po kolei brać. Więc papierki. Tak się ta koszulka prezentuje. Nie wiem, jak ją pokazać, bo trochę jest duża, ale no cóż, tak wygląda. Jest z bardzo fajnego, przyjemnego materiału. No i oczywiście także później na samym końcu Wam pokażę, jak w tych wszystkich ubraniach wyglądam. I teraz mamy bardziej kolorowo. I z tego co pamiętam, to właśnie jest też taka koszulka z napisami, z krótkim rękawem i także ma mega przyjemny materiał, tylko że ta jest chyba troszeczkę grubsza niż ta poprzednia, ale także fajnie. I ta koszulka ma taki wyszywany napis, taki bardziej wytłoczony, natomiast ta poprzednia ma taki jakby, nie wiem jak to nazwać, bo ani to nie jest takie jakby naklejone, lecz może trochę, no nie wiem, ona jest jakby tak wprasowana, tak trochę, no nie wiem, bo ciężko to nazwać. Ale teraz mamy kolejną koszulkę i ta ma właśnie taki naklejony nadruk, także właśnie z napisami, i ona jest mega śliczna, ma także tutaj taki dekolt w takim trójkącie, takie paski różne także na rękawach i tak się prezentuje, więc ona wygląda po prostu prześlicznie. Jest przepiękna. Więc no i cieszę się mega z tej paczki. Więc teraz kolejna rzecz i to jest dosyć podobna do tej pierwszej, lecz no materiałem także się różni i napisami i w ogóle. Więc tak wygląda. I ta też ma, ona ma ten sam nadruk jak ta pierwsza. Ja nie wiem jak to w ogóle nazwać, ale no nieważne. Następną rzeczą, jest to taki top z krótkim rękawem, ma także taki mega śliczny dekolt w takim trójkącie, nie wiem czy to dobrze widać, no i tak wygląda. Jest rozciągliwa i mam nadzieję, że raczej nie będzie prześwitywać, ale wizualnie wygląda fajnie i też będzie pasować do wielu rzeczy. Następnie, tego nie pamiętam, ale... Aha, dobra. Jest to taki też top z krótkim rękawem i on może prześwitywać, ale to jakoś sobie z tym poradzę. Ma taką śliczną także koronkę. Tutaj takie jakby wiązanie czy coś takiego. Takie ściągacze, coś takiego, no nie. I także jest bardzo fajna. Ale jeżeli będzie prześwitywać, to może coś pod to po prostu założę. Ale jest fajna. Teraz może... To, i tutaj mamy klapki. Czy one nie będą przypadkiem za duże? Nie, bo to jest rozmiar 38-39. I są tu takie beżowe klapeczki z takimi brązowymi misiami i są mega mięciutkie, ale nie, jednak są raczej dobrego rozmiaru, bo jak były w tym opakowaniu, to wyglądały na mega duże, ale są git, tak wyglądają od spodu i na pewno też się później Wam pokażę. No i także te misie w sumie się przekręcają, więc też fajnie. Mam nadzieję, że się nie urwą, ale to raczej nie. Teraz mamy case'y już na telefony.
Musimy go wyciągnąć. Chwila. O. Tak się prezentuje. Jest on taki przezroczysty z takimi różnymi kwiatkami, brokatem, gwiazdeczkami i prezentuje się po prostu prześlicznie. Drugi case. Jest on... Różni się tym od pierwszego, że... Różni się tym od pierwszego, że ma taką kieszonkę właśnie na przykład na kartę czy na jakiś inny dokument. No i jest taki przezroczysty w różne białe kwiatki i wzorki takie. No jest taki fajny, delikatny. No i jak już jesteśmy przy case'ach, to mam już taki ostatni. Tak wygląda. Jest on także taki fajny, delikatny, w takie kwiatuszki różne. I także z brokatem. Teraz mamy okulary. Bo już widzę po etui. Trochę się porwało, ale trudno. O! Ściereczka. I nasze okularki tak się prezentują. Na przykład o. Czy na włosy. Są mega śliczne i są takie przezroczyste, ale takie beżowawe. No i fajnie wyglądają. Dalej mamy, o tutaj, o, tu już też w sumie wzięłam z uwagi też na szkołę, znaczy mamy w sumie, za chwilę są wakacje, ale stwierdziłam, że także już sobie myślałam, co ja tam będę nosić, bo i tak odejdzie mi też plastyka w 8 klasie, więc będę miała też o wiele mniej, trochę przedmiotów, trochę dojdzie, a że wtedy nie chcę mieć jakiegoś wypchanego piórnika, to zakupiłam sobie taką mniejszą trójkątną linijkę. No i na pewno zajmie ona o wiele, wiele mniej miejsca. Więc fajnie. Już mamy takie bardziej rzeczy na dumie w sumie. O, jak już jesteśmy tak przy akcesoriach, to może już się także skończymy. I to jest chyba już ostatnia taka rzecz. Jest to taka jakby make-a też do włosów z takimi kolcami, ale są one gumowe, więc spokojnie. Jest ona także właśnie do rozmasowywania jakby szamponu czy coś takiego. A że ja takiej rzeczy nie mam, a na pewno może mi się przydać, to ją już mam. Jest ona taka piękna różowa. Teraz mamy takie klipsy właśnie do robienia paznokci, ponieważ ja sobie często robię na przykład, może nie często, ale na przykład jak już robię sobie paznokcie właśnie hybrydowe, właśnie też na żel, to takie klipsy by mi się przydały, bo one po prostu wtedy przytrzymują paznokcia i można sobie dalej pracować z żelem, więc na pewno będzie mi już łatwiej. I to już chyba tyle z takich pierdółek, czy nie? Jeszcze jest ostatnia rzecz. Jest to taki jelly wow, czyli jest to ten taki olejek. Jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. Boże, jak on śliczny jest. Taki malutki, ale śliczny. Jestem ciekawa tego aplikatora, ponieważ wygląda on jak taki wielki puszek. Więc... O Boże, jakie to... O! Jakie to duże i takie malutkie, w sumie no, takie puszyste. Nie wiem. Mega przyjemny w nakładaniu. I Boże, jak on pachnie owocowo, nie wytrzymam zaraz. Ślicznie to wygląda. Nie żałuję jego zakupu, bo jest przecudowny. No i to już chyba wszystkie takie dodatki. Teraz mamy takie spodenki i ich się trochę, że tak powiem, obawiam, bo
No jednak ja nie lubię zbytnio przez internet zamawiać jakichś spodni czy spodenek, no bo ja nigdy nie wiem, jak to z rozmiarami, bo zawsze jest różnie, ale tym razem się już jakoś przemogłam i wzięłam takie oto spodenki. Są one takie trochę dłuższe, jeansowe, takie jasne, więc mam nadzieję, że muszą być dobre, no bo wzięłam raczej dobry rozmiar z tej tablicy wymiarów, jak patrzyłam na szejnie, ale to się jeszcze zobaczy. I jest już chyba ostatnia rzecz, a nie, jeszcze jest parę. Tutaj mamy teraz taką sukieneczkę, taka bielutka w groszki. Ma także ona jakby taki ściągacz, taką gumkę w tym miejscu, jakby tak, na klatce piersiowej i w ogóle. A dalej już się tak rozlewa. I mam nadzieję, że ona jakoś nie będzie prześwitywać, ale i tak ją będę nosić, bo jest po prostu mega ładna. Tak wygląda. I jeszcze tu są dwie rzeczy, z tego co widzę, nie wiem. Tutaj przełożymy. I tutaj mamy taki też top, koszulka z takim półgolfem, też taka z krótkim rękawem, bardzo rozciągliwa, brązowa i z takim nadrukiem. On jest raczej taki naklejany po prostu. Także bardzo fajna, przyjemna. I to już ostatnia rzecz. Tak. I są to... Aha, to są takie kolażówki. Tak się prezentują. Takie zwykłe czarne z gumką ściągającą. Mam nadzieję, że też raczej będą dobre. Bo ja mam takie trochę dłuższe i brązowe. I te są takie bardziej gładkie. A jakie ja mam te brązowe, to one są takie prążkowane. Więc fajnie. No i teraz to już jest wszystko, więc teraz Wam się w tych wszystkich rzeczach pokażę, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak to wszystko na mnie wygląda. Więc jak mogliście zauważyć, właśnie spodenki idealnie na mnie pasują, a sukienka także jest przecudowna, lekko prześwituje, ale jest w porządku. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku, więc jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa, pa!